Dzisiaj jest 27 maja. Nie mam pojęcia, czy są dzisiaj imieniny. Wiem tylko tyle, że zostały 4 dni do końca wyzwania majowego, które prowadzę razem z Justyną, i że dzisiaj jestem zmęczona. A jestem zmęczona, dlatego że zrobiłam dwa ciasta: tort i ciasto. To ciasto to tak przy okazji, no bo piekarnik gorący to szkoda, żeby się marnował. Więc zrobiłam, Mam ciasto, które jest bazą do tortu szwarcwalckiego. Teraz zastanawiam się, co zrobić z resztą, bo w cieście szwarcwalckim powinien być alkohol, wiśniówka. Tak zwana woda wiśniowa, żeby nie było, bo jest to no tak jak siwowica, tylko wiśnia. No, ale jest to tort dla dziecka, więc no niekoniecznie chcę upajać młodzież, no już prawie młodzież, alkoholem. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że są tam wiśnie, których nie mam. To znaczy mam wiśnie, ale wiśnie są z nalewki mojej produkcji, czyli znowu wracam do tego punktu, że no alkohol, hmm, niekoniecznie najlepsze rozwiązanie. Więc Zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. A z drugiej strony, no jednak, to zawsze troszeczkę inaczej smakuje, lepiej. A hmm. ciasto trzeba nasączyć. A w ogóle ciasto wyszło mi o wiele bardziej przypominające brownie niż biszkopt czekoladowy, więc jest po prostu miodzio. No, troszeczkę jest mało płas. Będę musiała nieźle kombinować, żeby ułożyć z tego trzy poziomy. Ale ciasta... ...przyżyjemy. Zjedzą. Tak? No i do tego muszę kupić śmietanę. Jeszcze. Bo w ogóle wybieram się zaraz do zakupy. Jak tylko skończę się dzisiaj nagrywać. I w przepisie mam litr śmietany 36. Litr. Kupa śmietany. Strasznie dużo. I zastanawiam się, czy może jednak nie zmniejszyć ilości śmietany do może pół litra? Może przez przypadek? No, a z drugiej strony, no, dzieci lubią śmietanę. To tak fajnie by było. No zobaczymy. Będzie dzisiejszy odcinek, taki trochę o niczym. A trochę tak naprawdę o odpowiednim zaplanowaniu wszystkiego, bo wymagało to bardzo skomplikowanej logistyki, żeby to ciasto powstało. Ale nie będę się zagłębiać. Dziękuję wszystkim partycypującym w produkcji, dostarczającym robota kuchennego, produkty, półprodukty. No. No i zobaczymy, czy będzie palce lizać, czy. Ale na razie jest palce lizać. Zresztą ja dobre ciasta robię. No dobra, do zobaczenia jutro.